Cześć, tu Michał. Witam Was wszystkich na moim kanale i w nowym roku 2024. Dzisiaj chciałbym pokazać, jak wykonać posypkę wiórową, którą można użyć do posypania drzew, krzewów. Pierwsza posypka to będzie strocin. Do tego użyję trocin, które powstały podczas cięcia różnego typu drewna, sklejki, płyty wiórowej. I zobaczymy, jak wyjdzie też posypka z ściółki naturalnej, którą używam do ściółkowania klatki dla chomika. To jest jedna sprawa. Druga to gąbka, którą można wykorzystać do posypania też drzew, krzewów. Ewentualnie zrobić z niej krzewy. Wykorzystam też farby akrylowe, które jeszcze mam, zielone. Przyda się też blender oraz jakieś wiaderko, żeby to wszystko wymieszać. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od tego rodzaju materiału, czyli wióry, które powstały po cięciu piłą mechaniczną, różnego typu materiałów drewnianych i drewnopodobnych. Przesypię to do pojemnika, w którym będę mieszał. Okay. Mam wióry wsypiane. Teraz dodam koloru farby akrylowej. Dzięki temu te wióry zrobią się zielone. Dodam koloru zielonego. Teraz to wystarczy wymieszać. Myślę, że można to trochę rozrzedzić wodą. Będzie się lepiej mieszało. Zobaczcie, już zaczyna dostawać koloru. I zobaczcie. Tak to wygląda. Tak to wygląda po dodaniu koloru. To są wióry, które powstały po cięciu piłą mechaniczną. Teraz biorę folię metalową. Bo te wióry teraz będzie trzeba wysuszyć w piekarniku. Ewentualnie zostawić do wyschnięcia. Teraz robię wióry, które trzeba zblenderować. Do tego użyję blendera. To są wióry, które używam właśnie do ściółkowania klatki chomika. Zobaczymy, jak wyjdzie. Zanim zacznę
miksować te, tą ściółkę, te wióry. Dodam do tego wody, żeby się nie pyliło, bo i tak to użyję, bo i tak to włożę do piekarnika, żeby przesuszyć. I teraz zróbmy z tego drobne wióry. Sprawdzę, czy już jest dobrze, czy jeszcze trzeba bardziej to zmiksować. Czyli jeszcze włączyć, żeby to bardziej te wióry były, żeby jeszcze te wióry były mniejsze. Jeszcze troszkę zrobimy. Teraz trzeba to przelać. Czyli biorę jakiś pojemnik i użyję do tego jakiejś też szmatki kuchennej, ściereczki kuchennej i przeleję tą paćkę, po prostu żeby woda do wiaderka spłynęła, a wióry zostały w szmatce. Teraz wycisnę jeszcze tą wodę z tych wiórów. Teraz znów biorę folię, na której to będę suszył. W piekarniku i przesypuję to z szmatki. Tam akurat mi się szmatka rozerwała już. Powiem szczerze, że nie pierwszy raz to robiłem. Ok. Szmata do wyrzucenia. Już się domyślacie, o czym zapomniałem. No właśnie. O dodaniu koloru. No to teraz to zrobię. Czyli przesypuję do pojemnika. I teraz dodaję kolor. Myślę, że teraz użyję jaśniejszy. Robiłem tutaj ten kolor ciemniejszy, czyli to był renesansu akrylowy, akrylowa farba renesansu 18, a teraz użyję 15, czyli Green Deep. Tu był Sap Green, a teraz będzie Green Deep. Po prostu jaśniejsze zrobię i tyle. Dobra. Czy wody trzeba? Nie wiem, zobaczę, ponieważ tamte wióry były suche, te są mokre, więc możliwe, że tu wody nie trzeba będzie dodawać. Tak to wygląda. Wióry do ściółkowania klatek chomikowych, królika i innych gryzoni. I teraz mogę właśnie to, co zrobiłem przedtem, czyli wysypać na
folię aluminiową, którą umieszczę w piekarniku. To, że trochę jest wiórów, które nie dostały koloru, czyli koloru są naturalnego, jasnego, to nie szkodzi, bo drzewo też nie jest całkowicie zielone. Ma różne odcienie. Liście mają różne odcienie, więc to mi absolutnie nie przeszkadza. Wręcz przeciwnie, to będzie zaleta tych posypek. Trzecia posypka to posypka gąbkowa. Wykorzystam taką oto gąbkę, którą kiedyś gdzieś dostałem w paczce. Nie wiem, co to było, ale było wypełnienie takie. Trzeba to wrzucić do blendera, dolać wody, zmiksować. To zaczynam. Porwę to troszkę na mniejsze kawałki, żeby to jakoś... Powrzucam mniejsze kawałki. Do tego dodam wodę. Wszystko zmiksuję. Zapomniałem dodać. Jeżeli posiadacie taki blender, mikser, to spytajcie się żony, czy możecie to użyć. Jeżeli jesteście dziećmi, to spytajcie mamy, czy możecie to użyć. Myślę, że się zgodzi, bo to przecież nie jest do zepsucia blender. Dobra, sprawdzę, jak to wygląda. No, jest dobrze. Tutaj widzę, zresztą na dole się odkładają mniejsze kawałki, do góry są większe, czyli jest dobrze. Wezmę nową ściereczkę, bo tamta mi się przerwała, no już nieraz była używana. Jeżeli macie gazę, ewentualnie coś innego, wymyślicie sitko, też może być. Ja używam ściereczek kuchennych, ponieważ jeszcze mogę z tego wycisnąć wodę. Wycisnę wodę z tej gąbki. I teraz co? Teraz biorę. Znowu przesypuję to do pojemnika. Okej. Pianka jest pocięta. Trzeba dodać teraz koloru. Jaki tu kolor dodać? Zielony cały czas. Myślę, że można wymiksować coś. Dodać ten zielony.
dodać troszkę brązowego koloru, czyli ja tu dodaję Renaissance Acryl 26 Van Dyck Brown, czy jakoś tak. Jeżeli źle przeczytałem, to wybaczcie. Okej, wymieszamy. Co z tego wyjdzie? Jakaś papka na pewno. Tutaj wody już nie dodaję, bo ta pianka jest sama w sobie mokra, ponieważ dodawaliśmy wodę. Ponieważ dodawałem wodę do blendera czy miksera, jak zwał, tak zwał. Myślę, że jeszcze można farby dodać, bo jest tutaj bardzo dużo tej pianki. No i będzie dużo materiału. To jeszcze dam zielone. Jeszcze dam brązowej. A czemu nie? I mieszanie. Myślę, że wymieszam. Wymieszam i się za chwilę spotkamy. Dobra, jestem po wymieszaniu wszystkiego. Teraz znowu to wysypię na folię. Materiału. Nieźle. Fajnie. No i tak, teraz te trzy porcje materiału, które przygotowałem, daję do piekarnika. Myślę, że tak pół godziny, 40 minut, maksymalnie godzina. Od czasu do czasu mieszając stopni, ustawiać 90, 100 i widzimy się za chwilę. U mnie to 40 minut, godzina, a u Was za momencik. Mam już przesuszone materiały, teraz wezmę to jeszcze mikserem czy też blenderem, rozdrobnię i potem przesieję sitkiem na mniejszą i większą gradację. Dobrze. Teraz od razu na sitko. I przesieję tyle, ile mogę, drobnym sitkiem. Tutaj mamy drobny, przesiany materiał drobno. Mam trzy materiały, wióry z piły mechanicznej, wióry dla gryzoni i pianka z pianki. Może najpierw to. Dwie gradacje wyszły. Tu jest jedna. To są wiórki z piły mechanicznej. Jedna gradacja i po przesianiu druga, drobniejsza. Tak wygląda właśnie do ściółkowania klatki dla chomika.
Też fajnie. Tutaj też tak samo mniejsza gradacja po przesianiu. A tu jest pianka. Może ta pianka. Jedna gradacja. Można też przesiać. Będzie druga. Drobniejsza. Więc zachęcam do robienia własnych posypek na drzewa, na krzewy. I w tym filmie to wszystko. Dziękuję, że oglądaliście. Dziękuję za wszystkie polubienia, subskrypcje i zapraszam do komentarzy.